Witam Państwa serdecznie. Pierwszy raz mam przyjemność w Łodzi na Akademii Filmu Polskiego, ale jak zdarza mi się w Warszawie z podobnej okazji, to zawsze tak z przyjemnością zaczynam od specjalnego doboru filmów. To jest chyba dzieło znakomitego naszego krytyka Rafała Marszałka. I tak wypada wtedy zacząć od możliwego podobieństwa, możliwego pokrewieństwa, powodu, dla którego te filmy zostały tak połączone. Jeśli dobrze rozumiem, to zebranie w jednej, w czasie takiego zwielokrotnionego, podwójnego seansu właśnie Pani z Wilka i Ćmy jest pewnym pomysłem związanym, którego intencją, jeśli dobrze ją odczytuję, jest odkłamanie takiego stereotypu związanego z kinem moralnego niepokoju. Bo te dwa filmy powstały w tym samym czasie. One w ciągu dwóch sezonów Panny z Wilka, to jest sezon 78-9, premiera opóźniona, najpierw na konfrontacjach były pokazywane w lutym już 79 roku. Tam zresztą chodziło o to, żeby zdążyć na 85 urodziny Jarosława Iwaszkiewicza, które przypadały właśnie w lutym 79 roku. No i pan Andrzej Wajda zdążył, oczywiście, on zawsze zdąża z wszystkim. I Aćma to był już październik 80. Początek sezonu Solidarności, kiedy odbyła się premiera Ćmy, to już Solidarność została zarejestrowana. W każdym razie to jest szczyt powodzenia i popularności tak zwanego, mogę właściwie odległości znaleźć, żeby tak nie puczało, kina moralnego niepokoju. 79 rok to jest premiera Amatora Kieślowskiego, aktorów profesjonalnych Agnieszki Holland, więc na zjeździe, na takim seminarium krytyki filmowej związanym z festiwalem w Gdańsku jeszcze we wrześniu 79 roku jakby usankcjonowano ten termin kina moralnego niepokoju. Przyjechało mnóstwo krytyków z Zachodu i między innymi dzięki tej inicjatywie nazwa tego prądu jest przyjęta powszechnie. W angielskich, francuskich podręcznikach jest wszędzie to Cinema of Moral Anxiety, Cinema de Beauty Morale, wszędzie ona się przyjęła. No i jest taki stereotyp związany z tym nurtem, że to są filmy takie publicystyczne, zgrzebne, z wyraźną tezą, bardzo realistyczne, które się zestarzały w związku z bardzo mocnym związkiem ze swoim czasem. Otóż pokazanie, że w ciągu tych sezonów 78-80 w szczycie popularności kina moralnego niepokoju powstały takie filmy jak Panny z Wilka i Ćma, ten stereotyp odkłamuje. To są filmy zupełnie różne, choć z tym czasem też związane. I można takie przeczytać, takie zinterpretować, żeby ten związek ze swoim czasem podkreślić. Ale zasadniczo zobaczycie Państwo, czy też wiecie już Państwo, to są filmy, w których dominuje problematyka egzystencjalna, które od tego swojego czasu jakby się odrywają. To są filmy bardzo wysokiej jakości, po których obejrzeniu na przykład pamięta się muzykę raz tę adaptowaną, Karola Szymanowskiego, oczywiście słynny koncert skrzypcowy, pięknie tu użyty w Pannach z Wilka, oryginalną muzyka Jana Kantego Pawluśkiewicza w Ćmie. Pamięta się kreacja aktorów, o czym przypomina obecność pani Maji Komorowskiej, później spotkanie z nią. Ale i Roman Wilhelmi w Ćmie to była taka kreacja, którą się pamięta. On dostał nagrodę za najlepszą rolę męską w Gdańsku i w Moskwie. Zresztą pod koniec właśnie tej epoki Solidarności po Zapasiewiczu i Szturze on trochę stał się taką kolejną twarzą tego nurtu, trochę właśnie związaną z jego problematyką egzystencjalną. Jego rola w Ćmie i w Mniejszym Niebie na przykład Morgensterna o tym przypomina. Zdjęcia, ich jakość też nie związana z tym zgrzebnym realizmem, z którym kino moralnego niepokoju się kojarzy. Więc to byłby taki leitmotiv tej projekcji. No i tej mojej wypowiedzi przed filmem, żeby pokazać to kino od innej strony. Nie chcę zresztą jakoś przesadnie tych filmów zrównywać
One nie są, one są bardzo udane. Jeden jest wybitny, drugi jest bardzo udany, ale no, sami Państwo zobaczycie, to nie są filmy tej samej klasy. Pan z Wilka były nominowane do Oscara, mogły spokojnie tego Oscara i pewnie powinny były dostać. Ćma nie jest filmem, który mogłaby być, który mógłby być nominowany do Oscara. Tym niemniej jest film bardzo, bardzo ciekawym, bardzo takim osobliwym i zachęcam tych z Państwa, którzy się wahają jeszcze, czy przypadkiem po panu Nazwilka nie iść do domu, bo zawsze nam są jakieś obowiązki, żeby zostać, żeby niezależnie już od obowiązków egzaminacyjnych tutaj, uczestnictwa w Akademii Filmu Polskiego, to warto jedno i drugie zobaczyć. Więc to byłby ten, to była ta preambuła. No a teraz po kolei, o Ćmie najpierw w takim razie, prawda, bo później przejdziemy do spotkania przed filmem Panny z Wilka. Więc o Ćmie. Wspomniałem o tym związku bądź nie z ścisłym, z kinem moralnego niepokoju. Ten film, gdyby tak stricte brać pod uwagę nazwę tego nurtu, to właśnie Ćma świetnie by do tej nazwy kino moralnego niepokoju pasowała. Zaczyna się, Państwo zobaczycie, od Boże, zdejm z mego serca jaskółczy niepokój, od piosenki zrobionej w duchu Piwnicy pod Baranami, której jednym z kompozytorów jest Jan Kanty Pawliuszkiewicz, jest nadal, był przede wszystkim jeszcze wtedy, za życia Piotra Skrzyneckiego, więc to jest piosenka do słynnego monologu Kordiana nad Mont Blanc. Więc i to takie rozedrganie tego filmu, taka panująca w nim, na wszelki wypadek się obejrzę, że coś nie spadło, hipnotyczna atmosfera. Właśnie dobrze przystaje do nazwy, która była taka eufemistyczna, prawda? Bo te filmy miały polityczną przede wszystkim wymowę. Zresztą bardzo dobrze, że z okazji zajęć Akademii Filmu Polskiego przypomniana jest osoba reżysera Tomasza Zygadło, jednego ze współtwórców tego nurtu kina moralnego niepokoju. On się wydawał takim cudownym dzieckiem, pieszczotem losu. Wszystko mu wychodziło. Jeszcze jako student szkoły filmowej dostał Złotego Smoka na krakowskim festiwalu filmowym w 1971 roku za film Szkoła Podstawowa. Bardzo wcześnie tak błyskotliwie zadebiutował. No, jakoś nie odnalazł się w tym kinie polskim po 1989 roku. Prawda? Nie spełniła się ta jego twórczość tak, jak można było oczekiwać. No, nie zawsze wszystko może się, nie zawsze te drogi życiowe tak prosto prowadzą do sukcesu, ale był bardzo ciekawym artystą. To był jego drugi film fabularny. Debiut jego nosił tytuł Rebus i był takim jednym z tych pierwszych typowych filmów kina moralnego niepokoju. Ćma jest właśnie ten jego drugi film. To tak się mówi, że reżysera sprawdza się po drugim filmie. Bardzo dobrze świadczy, myślę, o jego możliwościach, kwalifikacjach, zainteresowaniach, warsztacie. On był jednym z tych autorów, którzy bardzo, bardzo przeżyli stan wojenny, tak zboczył. Odwet i taki film, taki paradokument o Piotrze Skrzyneckim, świetnie oddający klimat stanu wojennego, Przewodnik, to zaczęły, no i zaczęły to jego twórczość po stanie wojennym, która już potem weszła w fazę zmierzchu. Myślę, że chociaż trochę świetnych przedstawień zrobił telewizyjny, Dom nad rzeką Moskwą, adaptacji rosyjskiej prozy. Ćma jest, myślę, jego najlepszym filmem, wartym przypomnienia. Jeszcze wrócę do tych związków z dominującym nurtem swojego czasu. Co w tej Ćmie jest z kina moralnego niepokoju? Na pewno jest taki motyw tam stale się powtarzającym pewnej paralelności między życiem zawodowym bohatera, a życiem osobistym. Jak życie zawodowe wchodzi w taką niebezpieczną fazę kryzysu, to i życie osobiste się pogrąża. Tutaj mamy ten bardzo
czysty przykład tej współzależności. Im bardziej bohater nasiąka jakby czymś z zewnątrz, ludzkimi dramatami, taką podwójnością życia PRL-u, niejasnością, nie fałszem, nasiąka jako dziennikarz radiowy. To jest ciekawy zresztą w ogóle motyw tego studia radiowego, pracy głównego bohatera. Jeszcze może na chwilkę do tego w kieszeni mam zegarek, muszę patrzeć. No, do tego wrócę, bo radio odegrało szczególną rolę w późnej fazie PRL-u, zwłaszcza w ogóle w latach 70. w dekadzie Gierka. Stało się popularne, zaczęło takie rozmaite formy interaktywne współpracy ze słuchaczami, kontaktu. I ten film to pokazuje, między innymi rejestruje jakby ten moment. Bohater jest dziennikarzem radiowym, pracującym w nocy, w takiej audycji, która właśnie jest zainaugurowana. To swoją drogą dobrze oddaje czas, ale on nasiąka tym, co do niego dochodzi i im bardziej tak się dzieje, tym bardziej jeszcze jego niesłychanie takie pogmatwane, niezorganizowane, źle pokierowane życie osobiste komplikuje się także. Więc to jest typowe dla kina moralnego niepokoju. Także taki motyw, że ci bohaterowie, którzy mają kłopoty w pracy, mają zawsze jakiegoś poplecznika, pomocnika, jakiegoś zwierzchnika, na którego liczą, który ich trochę zawodzi, trochę im pomaga. I tu jest taka absolutnie typowa, jeden z leitmotivów kina moralnego niepokoju, taka scena pijacka, gdzie mężczyźni rozmawiają z sobą, przywódcę, mówią sobie wreszcie szczerze do końca, odreagowują wszystkie stresy i nieszczęścia życia codziennego. W każdym z tych filmów jest taka scena. Bez znieczulenia Wajdy, ona jest nawet tak rozdzielona, bo Zapasiewicz rozmawia z Wilhelmim właśnie. Wilhelmim tutaj jest, tam był w odwrotnej roli, gra jakby Józefa Teichmę, a Zapasiewicz potem upija się ze studentami dziennikarstwa. W Kung Fu jest taka scena pijacka Janusza Kijowskiego, Franceskiego z Kamasem z kolei. A tu jest scena właśnie Wilhelmiego z Trelą, który też pracuje w radiu, jest jakimś tam dostojnikiem w tym gdańskim radiu. Swoją drogą wspomniałem o klimacie czasu, że ten film świetnie oddaje ten klimat. Jest coś takiego ciekawie proroczego, że to się dzieje w Gdańsku. Nawet jest taka scena w przejściu podziemnym, to jest kilkaset metrów od stoczni gdańskiej. Zdjęcia były kręcone wiosną 80 roku, więc ten klimat takiego, że coś się musi zdarzyć, że coś się musi stać, często tak przenikał do tych filmów. Był też taki film Pokój z widokiem na morze Janusza Zalewskiego, też akcja działa się w Gdańsku, też widać było te stocznie, też działo się w tym samym czasie, więc te wydarzenia jakby korelowały, wchodziły w wydarzenia filmowe, wchodziły w taki kontakt osmotyczny z obrazem rzeczywistości. Ale co z kolei oddala ten film od tego nurtu, jest nie, on, że on się tam, co sprawia, że on się nie mieści w granicach tego nurtu, nie jest typowym reprezentantem kanonu. W tamtych filmach kina moralnego niepokoju był taki wyraźny, one miały taki charakter egzemplarycznego doświadczenia 30-latka, który zmieniał się pod wpływem wydarzeń, zdobywał nową taką samą świadomość i ten przyrost świadomości bohatera był równocześnie zyskiem widza. No, tak jak Filip Morsz w Amatorze był zupełnie kim innym, mądrzejszym niewątpliwie na początku niż na końcu filmu, czy grany przez Sztura, czy Krzysztof grany przez Tadeusza Huka w Aktorach Prowincjonalnych. Też oni się kompletnie zmieniali, oni byli dojrzalsi. Nie zawsze widz miał pewność, że wyciągną wnioski dla swojego życia z tej dojrzałości, ale w każdym razie był jakiś przyrost wiedzy. W Ćmie tego nie ma. On, ten bohater, jaki jest, taki będzie, jakoś się pogrąża w tej takiej dziwnej mazi
życia, o czym przypomina zresztą tytuł metaforyczny, piękny, ćma. W tej chwili zdałem sobie sprawę, że jest na sali pani Kowalowska, która jest związana z najpiękniejszą sceną, z ćmą, jakby taką metaforyczną weselu, gdzie jej Rachela krąży zresztą za tekstem Wyspiańskiego, który sugeruje te paralele. W filmie pod tytułem Ćma mamy coś podobnego. Ten bohater krąży koło, jest przyciągany, dziennikarz radiowy, jest przyciągany przez mikrofon, przy którym pali się lampka wtedy, kiedy zgłasza się jakiś słuchacz, czy kiedy on podejmuje dialog, wysłuchuje tych ludzi, którzy o drugiej czy trzeciej w nocy dzwonią do niego ze swoimi dramatami. Więc to jest z jednej strony to, oczywiście, to takie zadanie odbiorcze dla widza, ale jest też drugie znaczenie tego tytułu, które przypomina właśnie Trela w tej scenie pijackiej. Ćma, mówi, patrząc w noc gdzieś tam. Takie staropolskie znaczenie. Ćma, ciemność. I to jest ta ciemna strona życia, nieznana, która coraz bardziej w tej późnej fazie epoki Gierka dochodziła do głosu i ten film to odsłania. To jest właśnie ta perelowska ciemność, która odzywa się. Ten film był blisko takiego rzeczywistego spełnienia. On mógł być filmem wybitnym, gdyby pierwsze 45, gdyby on do końca utrzymał ten poziom napięcia, który był w ciągu pierwszych 45 minut. Potem to oczywiście nie będę zdradzał zakończenia, ale ono jest takie felinioskie, takie z wyobraźni, fantasmagoryczne, trochę ironiczne. Może nie można było tego bardziej dramatycznie wtedy zamknąć. Natomiast takich sceptycznych uwag już nie odważyłbym się do drugiego filmu odnieść, do Panien z Wilka, do którego przechodzę. W takim razie. Paradoksalne jest tutaj kompletne oderwanie tego filmu, jego tematyki, jego klimatu od właśnie swoich czasów. Andrzej Wajda, reżyser filmu, jego pomysłodawca był w ogniu walki właśnie w 1978 roku, we wrześniu, kiedy był początek zdjęć do filmu, został wybrany prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Ma zostać wybranym prezesem Związku Twórczego na 2 lata przed, w 8 roku dekady Gierka. To było bardzo zobowiązujące. To było wzięcie na siebie odpowiedzialności. On był w znakomitej takiej energetycznej formie, przyjął te wszystkie obowiązki świetnie. Robił wtedy 2 filmy rocznie równocześnie, robił kilka przedstawień rocznie. Mnóstwo pracował i na plan Panien z Wilka przyjechał bezpośrednio, niemal ukończywszy realizację filmu Bez znieczulenia, który był takim podjęciem poetyki kina moralnego niepokoju współtworzonej przez adeptów z jego zespołu, Agnieszkę Holland, Feliksa Falka, Jerzego Domarskiego itd., itd. Gdyby był tutaj dzisiaj na spotkaniu, to na pewno przypomniałby, że on po tygodniu czy dwóch mówił: ja się zastrzelę, ja nie mogę, dlaczego one tak wszyscy tak wolno grają. On nie mógł przyzwyczaić się do tego zwolnionego tempa po tamtych szybkich, dynamicznych filmach współczesnych. Ale o to chodziło, żeby wolno grały. Są zresztą w wypowiedziach samego reżysera można znaleźć różne wyjaśnienia, dlaczego w tym ogniu walki zdecydował się na taki właśnie film. Jedno z nich jest takie strategiczno-polityczne. W tym albumie swoim dwutomowym Wajda Filmy zaczyna omówienie Pani Zilka o tego, że dla zmylenia przeciwnika, dla ułatwienia sobie działania w tych rozmaitych strukturach politycznych ówczesnych, bo przecież 2 sezony wcześniej Człowiek z Marmuru, prawda, 76 na 7. Sezon wcześniej właśnie Bez znieczulenia. Zaraz potem Dyrygent. To wszystko były te filmy współczesne polityczne. Są dla zmylenia przeciwnika, jakby żeby się uwiarygodnić jako prezes stowarzyszenia i tak dalej, zdecydował się zmienić poetykę. Profesjonalne wytłumaczenie jest inne. Jest związane z sukcesem we Francji w
z tym, że późno tam się weszło na ekrany Brzezina, właśnie Brzeziny. Pierwszej adaptacji prozy Iwaszkiewicza, którą zresztą Wajda znakomicie czuje. No teraz już mamy dopięcie tego cyklu Tatarakiem sprzed 2 lat. To jest taki cykl, no zawsze 3, to dobrze robi dla takiego spojrzenia zwielokrotnionego. No w każdym razie pierwszy iwaszkiewiczowski film Wajdy to była Brzezina, jeszcze z sezonu 69-70. Taki niby skromny film telewizyjny, który no, znakomicie się udał i którego współproducentem był ten Molière francuski. I po latach to weszło na ekrany we Francji i odniosło gigantyczny sukces. Właśnie w sezonie 77-78, że arcydzieło, że idźcie na film Wajdy nowy i tak dalej. I sam francuski producent zaproponował, że przyczyni się do produkcji kolejnej adaptacji Iwaszkiewicza, czy Wajda ma coś takiego na warsztacie. No więc aż się prosiło o te Panny z Wilka. I zresztą jeszcze większy sukces Panien z Wilka, międzynarodowy, ta nominacja do Oscara, o której mówiłem, bardzo się potem przyczyniła do, lepiej późno niż wcale, do takiej międzynarodowej kariery Człowieka z Marmuru, który z opóźnieniem do odwrotnej kolejności był, niż te filmy były produkowane. On był pokazany potem na Zachodzie. No dodatkowo, skoro już został zaangażowany Iwaszkiewicz, sam zaakceptował tekst, zgodził się wziąć udział w realizacji filmu. Dwukrotnie zresztą, też o tym zaraz powiem, z dwóch okazji to Wajda chciał zdążyć na te obchody 85-lecia, stąd końcowa dedykacja i ta końcowa scena właśnie nakręcona, to był ostatni już dzień zdjęciowy, już w grudniu 78 roku, to wejście Iwaszkiewicza do pociągu już w zimie i dokręcenie tej wymiany spojrzeń z Olbryskim w wagonie kolejowym. Ale Panny z Wilka trzeba było zrobić inaczej niż Brzezinę. Brzezina to był taki trochę eksperyment, to był skromny film właśnie telewizyjny, gdzie można było sobie taki eksperyment pozwolić, że to był film bez scenariusza. Bo wśród znanych filmów polskich to chyba jedyny taki jaki przypominam sobie przypadek, że opowiadanie to 70-stronicowe mniej więcej, sam raz na taki niespełna 1,5-godzinny film, opowiadanie zostało potraktowane jak scenariusz. A ponieważ nie wszystkie dialogi były dopowiedziane, a scenariusz nie powstał, to oni improwizowali w znacznym stopniu na planie, Łukaszewicz, Olbryski i tak dalej. No tutaj to jednak była duża produkcja, koprodukcja międzynarodowa, więc nie można było sobie na takie improwizacje pozwolić i powstało kilka wersji scenariusza. Autorem scenariusza był Zbigniew Kamiński. Początkowo Wajda wyobrażał sobie, że to będzie podobnie jak z tą Brzeziną, że on dosłownie pójdzie za opowiadaniem. Okazało się, że to nie całkiem tak się da. Wajda wielokrotnie wyrażał wdzięczność temu swojemu scenarzyście, Zbigniewowi Kamińskiemu. On zresztą zawsze tak robił w tym czasie, był bardzo mocno związany ze swoim zespołem, z X-em. Cenił sobie tych swoich młodych współpracowników, wciągał ich do współpracy, uważał, że dodatkowo to jest takie pedagogiczne. Agnieszka Holland robiła scenariusz do Bez znieczulenia bezpośrednio wcześniej. No a do Panien z Wilka według opowiadania Iwaszkiewicza właśnie Kamiński. To był jednym z obiecujących reżyserów, zrobił taki film Pani Bowery to ja z Jankowską Cieślak. Potem wyjechał do Stanów, tam nie bardzo się odnalazł potem w twórczości, więc on wielokrotnie wyrażał wdzięczność Kamińskiemu, na przykład, że zniechęcił go takiego pomysłu, żeby zrobić retrospekcje wojenne, żeby nakręcić sceny z I wojny światowej, do czego opowiadanie trochę zachęca, bo ono jest takim, ono jest pisane z punktu widzenia Wiktora Rubena, głównego bohatera, który niesłychanie przeżył wojnę. I
dla wyjaśnienia, wzmocnienia takiej jego impasu życiowego, kryzysu, niemożności. Te przeżycia wojenne były istotne, ale Wajda był bardzo zadowolony, że z tego zrezygnował, ograniczył się do relacji z tych paru tygodni w życiu Wiktora Rubena, no wszystko tak jak Państwo zobaczycie. Jeszcze kilka wydarzeń, o których warto tu powiedzieć, związanych z tą fazą realizacji filmu, odcisnęło się na jego kształcie. Takie pomysły, często tak jest, że Wajda, jak wiadomo, w znacznym stopniu jego sukcesy wynikają z jego otwartości na nowe pomysły, z takiej skłonności do zmian, ze słuchania współpracowników. Pierwotny pomysł był taki, żeby zacząć od aspektu autobiograficznego. Wiadomo, że Panny z Wilka były utworem w znacznym stopniu autobiograficznym, napisanym w 1932 roku, to taki szczyt prozy Iwaszkiewicza. No, w ciągu jednego roku on napisał te dwa swoje najwybitniejsze opowiadania. Najpierw Panny z Wilka, potem Rzezinę, którą już Wajda, jak mówiłem, wtedy zaadaptował. Więc był taki pomysł, żeby pojechać do miejscowości Pyszewy w Łódzkim Parku Krajobrazowym, gdzie był majątek takiej rodziny Świerczyńskich, gdzie Iwaszkiewicz trzykrotnie, jako młody człowiek, 1894, więc jako 17-latek, potem 18 i 20-latek, spędzał wakacje przed I wojną światową, więc mniej więcej 11, 12, 14. Był korepetytorem pięciu braci Świerczyńskich. Więc był taki pomysł, żeby pojechać tam do tych Pyszew, do tego dworku i żeby tam w ogóle zrobić całe zdjęcia. Bo Wajda musiał szybko w lecie 1978 roku właśnie wprost tego planu bez znieczulenia chciał ten film nakręcić. Nakręcono to i jest. Nawet się pojawił ostatnio taki pomysł, żeby na przykład jak będzie na DVD wydanie tego filmu nowe, czy w filmotece szkolnej, żeby dołączyć do Panien z Wilka ten dokument. On się nazywa Pogoda domu niechaj będzie z tobą. Według scenariusza montażystki filmu Haliny Prugar, sam Wajda to wyreżyserował. Jest taki 20-minutowy film, pokazany zresztą w telewizji już po śmierci Iwaszkiewicza, czyli w roku 80 w marcu. No ale to się nie zmontowało. Po pierwsze, Iwaszkiewicz się nie otworzył. No opowiadał, że tu mieszkały panny, prawda. Taki trochę był... Nie czuło się, żeby to... Wajda myślał, że to jakoś włączy się do całego filmu. Pokaże ten jego autobiograficzny charakter. Ale się jakby nie zmontowało. A poza tym okazało się, że dwór jest w takim stanie, ten w Pyszewach, że jego remont kosztowałby więcej niż tyle, ile budżet filmu. W związku z czym trzeba było szukać dalej. Dopiero po kilku miesiącach Alan Starski znalazł taki dworek w Radachówce koło Garwolina, który wydawało się idealny. Wydawał się idealny, no ale on wymagał jeszcze adaptacji, przez co zdjęcia się przesunęły, przedłużyły. Ale przez to, że ten dwór mógł żyć swoim życiem, że on wyglądał tak, jak gdyby rzeczywiście żyli w nim jego mieszkańcy. Zresztą właściciel, który przyjechał z Anglii wtedy na czas, dawny właściciel, na czas realizacji zagrał kamerdynera. Więc jakby pilnował, był tak dodatkowo zaświadczał o realizmie tego świata. A równocześnie przez to, że to się oderwało od tej autobiografii Iwaszkiewicza, to może bardziej zwracało się uwagę na te poszczególne postaci, które rzeczywiście żyły jak u siebie i to wszystko nabrało takiej paradoksalnie, przez to, że nie było w tym miejscu prototypowym, nabrało takiej nowej wiarygodności i spójności zdjęcia tego filmu. I po drugie, fantastyczny pomysł, który Wajda zawdzięcza z kolei Annie Iwaszkiewiczowej, żonie pisarza, wtedy jeszcze w bardzo dobrej formie, która podpowiedziała autorom, że jest takie późne opowiadanie Iwaszkiewicza, które weszło do tomu Ogrody z 1974 roku, więc wydając
Tom Iwaszkiewicz miał 80 lat. No a kiedy pisał Panny z Wilka, był jeszcze w wieku Wiktora Rubena. 32 rok, to miał 38 lat, więc z takiej perspektywy smugi cienia było to opowiadanie pisane, przechodzenia powolnego na drugą stronę, tak jak Wiktor Ruben. A opowiadanie Serenite, takie opowiadanie esej z tomu Ogrody, było już opowieścią o życiu z punktu widzenia starości, z punktu widzenia takiego starego mędrca. I to był świetny pomysł, który przeobraził scenariusz w znacznym stopniu. Ekipa zaczęła czytać tę książkę i jak często Wajda robi na planie, w ostatniej chwili wprowadzono pewne taki element improwizacji. Więc to opowiadanie Serenite, przez to zresztą ta inaczej wyszedł udział Iwaszkiewicza w utworze. Nie ten spacer po Byszewach, z którego została chyba jedna scena, weszła do filmu, kiedy Iwaszkiewicz spaceruje po ścieżce ogrodowej. Ale tak została to rama, no, że najpierw pierwsza scena nad grobem, kiedy stary człowiek wspomina czyjeś życie, im człowiek starszy, tym więcej przyjaciół, bliskich jest na cmentarzu i od takiej sceny film się zaczyna i on jakby przechodzi przez to spojrzenie do kamery, przechodzi w postać Wiktora Rubena graną przez Daniela Olbryskiego i w finale symetrycznie to się odwraca. Ruben z powrotem staje się Iwaszkiewiczem i tego wystarczy dla uwiarygodnienia. To jakoś bardzo ładnie wzmacnia film. Myślę, że nawet lepiej to wyszło tutaj Wajdzie, to użycie pisarza, niż, ja wiem, Bertolucciemu w Herbatce na Saharze, użycie Paula Bowlesa. Ale skoro już wspomniałem o takim ciekawym wykorzystaniu materiału literackiego, że to są nie tylko Panny z Wilka, to dawne opowiadanie, ale i włączone zostało doświadczenie pisarza późne, to warto zobaczyć, jak to jest użyte w fabule, w samej strukturze fabularnej filmu. Na przykład bardzo ciekawa stała się przez to i wzmocniona w porównaniu z opowiadaniem, tam zupełnie marginesowa postać wuja. Tam ona nie ma żadnego znaczenia, on nic ciekawego nie mówi. Tutaj wszystkie ważne kwestie z opowiadania Serenite, którego bohaterem jest, tam jest takich dwóch starych przyjaciół. Jeden ma 90 lat, a drugi 80. Mam teraz kilku 90-letnich znajomych. Jak, w Łodzi jestem, profesor Zajczek, prawda? Niedawny profesor szkoły filmowej w Łodzi, 22 rocznik. W jakiej on jest formie? Prowadzi samochód, prowadzimy korespondencję z sobą. Ostatnio go o coś prosiłem, natychmiast zrobił mi jakąś kopię, przesłał. Czuję, że 90-latek na pewno to może być ktoś, no, jeśli miał szczęście, jakoś dbał o siebie, geny, nie wiem. To się już nie wdaje. W każdym razie rozumiem to. I ten 90- i 80-letni bohaterowie, właściwie ten 90-latek przekazuje temu 80-latkowi taką mądrość życiową. I to przeniosło się w znacznym stopniu na postać wuja, graną przez Tadeusza Białoszczyńskiego, którego już przedwojennego Kościuszkę z Kościuszki pod Racławicami Lejtesa. On jest takim znakiem, że zwykle będzie grał postać pozytywną, rezonera. Wajda wypróbował go już w tej funkcji 3 lata wcześniej w Ziemi Obiecanej, gdzie gra starego pana Borowieckiego, który najwięcej tam ma danych po temu, żeby reprezentować taką dawną kulturę dworku szlacheckiego i tak dalej. Tutaj ponownie występuje w tej roli, ale on jest właśnie łącznikiem z innym światem, ze śmiercią. On przekazuje Wiktorowi Rubenowi Olbryskiemu te mądre zdania wzięte właśnie z Serenite. Nie tylko z tą inną podstawą literacką wiążą się zmiany wprowadzone w porównaniu z pierwowzorem.
Bardzo ciekawym to chyba pomysł Kamińskiego z kolei, takim dramaturgicznym, wzmacniającym emocjonalną siłę oddziaływania filmu, jest delikatna zmiana związana z postacią Freli, czyli tej nieobecnej, zmarłej siostry. W opowiadaniu wyraźnie jest powiedziane, że ona zmarła w sezonie 17-18 na Hiszpankę. Właśnie zimą z 1917 na 18 rok, pod koniec I wojny światowej, przeszła taka straszliwa fala tej grypy. Dziesiątki tysięcy ludzi na nią zmarło. Więc tam to było jakoś dodatkowo przez wydarzenia historyczne uwiarygodnione. Ktoś z rodziny Iwaszkiewicza, jakaś jego kuzynka, zmarła właśnie wtedy na Hiszpankę. W filmie nie mówi się tego ani razu wprost, ale absolutnie jednoznacznie się daje do rozumienia, to się łatwo tam policzyć. Akcja opowiadania i filmu toczy się w 1929 roku, 15 lat. Po 15 latach Wiktor tu przyjeżdża, ostatnio, kiedy odjeżdżał, szedł na wojnę, która wybuchła, czyli latem 1914 roku. Fela zmarła właśnie wtedy. Jest jednoznacznie podpowiedziane, że ona popełniła samobójstwo z miłości do Wiktora Rubena. Siostry przez swoją delikatność nie mówią mu tego wprost, ale wszyscy tu mają mu to za złe. Nawet tak się odczytuje pełną rezerwę matki wobec niego, która się w ogóle do niego nie odzywa przez ten wzgląd. Więc to wzmacnia dodatkowo dramaturgię filmu. I jeszcze taka zmiana w opowiadaniu: nie ma rzeki. Jak Wiktor idzie zaraz w pierwszej scenie z dworca, znaczy w pierwszej scenie już związane z Wilkiem najpierw, ta śmierć przyjaciela, księdza, lekarz i tak dalej, jak idzie zbacza, najpierw idzie do wujostwa, do Rożków, zbacza do Wilka, to idzie po prostu po drodze, nie ma żadnej rzeki. Tutaj Wajda z ekipą pod wpływem różnych podpowiedzi wprowadzili tę rzekę, prom, i przez to wyszła ta wspaniała scena z piciem wody, jakby zletę, prawda, pamięć, zapomnienie i cała ta mitologiczna, przez to silniejsza i piękniejsza, wzmocniona o motyw muzyczny z Szymanowskiego warstwa filmu. Tym niemniej wciąż jest w nim pewna tajemnica. W gruncie rzeczy człowiek zadaje sobie pytanie, o czym tak naprawdę ten film traktuje, z jakiego typu doświadczeniem mamy tu do czynienia. Jeden z moich przyjaciół zwrócił mi kiedyś uwagę na taki swój odbiór, właściwie bliski mojemu odbiorowi. Ile razy ten film oglądam, tyle razy chce mi się płakać, jak można było tak nie przejść obok tej tuni, prawda? Że zmarnować taką szansę miłości. Ten mój przyjaciel, świetny krytyk literacki, zresztą za każdym razem mówi, że to jest ten najboleśniejsze przeżycie odbiorcze związane z tym filmem. Ciekawy taki mój doktorant teraz pisze pracę o motywach homoseksualnych w polskim filmie. Dla niego sprawa jest jednoznaczna. Ten film jest za opowiadaniem, takim ukrytym filmem o problematyce homoseksualnej. Sposób napisania opowiadania na to wskazuje. Iwaszkiewicz zaczął pisać Panny z Wilka w czasie świąt Bożego Narodzenia z 31 na 32 w willi Atma u Szymanowskiego. Jego kuzyn za ścianą komponował, grał, on tam zaczął pisać to opowiadanie, a skończył na Sycylii, w Syrakuzach, gdzie zatrzymał się w takim hotelu Des Etrangers, który był miejscem spotkań homoseksualistów ulubionych, takim właściwie miejscem pielgrzymek. Tam na Sycylii właśnie, trochę w Taorminie, ale w Syrakuzach żył od pewnego czasu, znana postać, ekscentryk, fotograf, niemiecki arystokrata, baron Wilhelm von Gleden. I zanim tam pielgrzymowali właśnie homoseksualiści tych lat.
dzienniku niedawno opublikowanym, w pierwszym tomie, właściwie mowa jest o tym wprost, o cierpieniu związanym z tym, że z tym niedokonanym, jak się dziś mówi, coming outem, prawda? Że on, Iwaszkiewicz do końca w PRL-u się na to nie zdecydował. Nawet wywieziony do tych Byszew, gdzie miał opowiedzieć, jak uczył tych pięciu chłopców, prawda? Jak krył swoją pasję erotyczną, nie zdobył się na to. Oczywiście, że to by tłumaczyło no, jego ontologiczną niemożność spełnienia się w żadnym z tych związków, o których w filmie jest mowa. Oczywiście to jest tylko jedno z odczytań, które może przyjść do głowy w związku z tymi okolicznościami powstania opowiadania, które jakoś unosi się nad tym tekstem i które, o czym warto pamiętać. Ale oczywiście także i przez to, że może się dobrze stało, że Andrzej Wajda nie zdecydował się na wprowadzenie tego wprost wątku autobiograficznego, że ten film żyje swoim życiem przez aktorów, że w postaciach tych aktorów od Daniela Olbrzyńskiego poczynając nie ma tego typu skojarzenia, prawda? Olbrzyński jest typem w filmie bardzo, bardzo heteroseksualnym. To jest w zawieszeniu takie odczytanie. I być może, że taka niezwykła uroda tajemnicza tego tekstu wiąże się z tym niedopowiedzeniem, że to każdy coś tam sobie znajduje, że jakiś rys, jakąś własną wersję niespełnienia, niedokończenia własnego losu, nie pójścia właściwą drogą i pogodzenia się z tym, co jest czymś naturalnym i co właśnie wprowadza ten motyw z późnego Iwaszkiewicza, z tego późnego opowiadania, wprowadzony do tego filmu.